Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu programu naszej Credit Union. W miniony wtorek, 1 sierpnia, minęła 79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Dlatego dzisiejszy program chciałbym rozpocząć wybraną przeze mnie piosenką w wykonaniu Mariki i Maleo Reggae Rockers pod tytułem Idziemy w noc z płyty Morowe Panny wydanej przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Ziemia płonie pod stopami. Ktoś obcy uznał miasto to za swoją własność, a oni tego miejsca nie oddadzą za nic. Choć szybciej mówi Janek, kiedy Basia zwalnia, a cała jego miłość wtedy przed oczami. I niosą skarby, których czeka mała armia, co się przeciska tak jak szczury kanałami. Idziemy w noc, idziemy w noc, idziemy w noc. Zamiast głośno śmiać się, bawić nurku, jak dziewczyna w tańcu na zabawie. Lecz oni idą w noc jak w bagno i na końcu zamiast się kochać z sobą, kochają w warszawie. Ej, koło beczki, bo to jednak widać przecież. Banda ogarnia sytuację oka rzutem. Na kluczej coś się dzieje, tędy nie przejdziemy. Plan numer dwa znaczy ciśniemy jednak skrótem. Idziemy w noc, idziemy w noc, idziemy w noc. Zamiast głośno śmiać się, bawić nurku, jutro zniknie może tak jak znikł w popiołach nasz czteropiętrowy dom. Zamiast go opłakiwać, serce mocno ciągnie nas w sierpniową noc. Nagle strzały z Powiśla stają jak zające i nasłuchują pilnie w cieniu kupy gruzu. Była knajpa co to co sobotę, ściągała z miasta anzymonów i łobuzów. Dzisiaj to już wspomnienie, ale cień się przyda, bo czasy są najgorsze i noc jakby płytka. Zamiast kieliszków wina pobrzonkuje chleba i głucho milczą te granaty w czterech zwitkach. Macie zapałki? No bo Basia jednak pali. Siedzą skuleni z drogocennym papierosem. Za chwilę znowu bezszelestnie pod wieżami w kierunku czegoś, co w przeszłości było mostem. Idziemy w noc, idziemy w noc, idziemy w noc. Zamiast głośno śmiać się, bawić, nurkujemy w mrok. Jutro zniknie może tak jak znikł w popiołach nasz czteropiętrowy dom. Zamiast go opłakiwać, serce mocno ciągnie nas w warszawską noc. A teraz zapraszam do obejrzenia popularnego w Polsce kabaretu Agencja Artystyczna Paradoks, zatytułowanego W Urzędzie. Dzień dobry, szefie. No, dzień dobry, co tam? Przepraszam, szefie, bo dwie sprawy. No. Pierwsza to taka, że mamy problem z tymi fakturami VAT-owskimi za luty. Te, co szef kazał dwa razy rozliczyć. Aha. No to właśnie to się kupy nie trzyma. No, jak przyjdzie jakaś kontrol, to się nie wygrzebiemy z tego. Słuchaj, panie Robercie, no trzeba to po prostu tak zrobić, żeby było zrobione, okej? Okay? Tak, tak, oczywiście. Dobra, a ta druga sprawa? Właśnie, no, już nie dajemy rady z tą Justyną. No. Skąd szef ją wziął? Przyjaciółka mojej żony. Wyrzucili ją z urzędu. O, a za co? Pobiła petenta. O. Podobno urwał jej długopis z tej żyłki, no i... 3 lata i zostały do emerytury. Obiecałem, że pomogę, no i zaopiekowałem się, no jest. No, no tak, szefie, no ale z nią się nie da żyć. No. Nie może być. Chłopaki! O, 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 wilku mowa, proszę. Czy wy mnie obgadujecie, bo coś mnie uszy pieką? Wie pani. Wie pani co? Pani koledzy mają pewne zastrzeżenia.
chyba ma uderzenia gorąca. Jakie na przykład? No na przykład takie, że się nie mówi do klienta, wynocha mi stąd. Albo na przykład, proszę bardzo, szefie, tutaj są moje wyniki. Aha. Jak byłem sam, proszę bardzo, obrót 22 tysiące. No, no. A jak z nią, że niby do pomocy, to proszę, tylko 16. No mniej obrotu, to chyba mniej roboty. Hello, geniusze. Przepraszam, a pani ma ze sobą swoje tabele? Oczywiście, że mam. Ja jestem zawsze przygotowana. Ja zrobiłam ze swoich wyników wahadłowiec Columbia. 75 centymetrów. Zatkało kakao? A poza tym nikt nie zauważył, że ja ostatnio podlałam sukulenty. Ale tak się nie da pracować, szefie. No właśnie o tym szefowi mówię. To ty wzięła, nastawiała, zablokowała całą podłogę jakimiś puzdami powiatu. Przejść się nie da. Bo już mam prawie całe ułożone. Tylko tego dworca się nie da ułożyć, bo to wszystkie czarne te puzzle, to jak to ułożyć, jak to czarne? A poza tym to była nagroda. Ja się dziwię, że pani w ogóle jakąkolwiek nagrodę dostała. To nie była dla mnie nagroda, tylko dla dzieci to była nagroda, bo zrobiliśmy w urzędzie nagrody dla dzieci, tylko zamówiliśmy o 50 tysięcy za dużo, to sobie można było wziąć. Przepraszam, a czy pani nie może tych puzzli przełożyć na później? Ja jestem wybitnym zadaniowcem. Jak coś zacznę, to choćby skały. Ja muszę to skończyć. Dobrze, chciałaby pani coś jeszcze dodać? Tak. Kiedy będzie 13? Proszę? 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 Chyba po to jest 12 miesięcy w roku, żeby była 13, tak? No, tak. No. Oczywiście, no będzie 13. No. Ale wtedy nie będzie 12. Przecież tu nie ma nic za darmo. Jak to nie ma nic za darmo? A długopisy, karteczki, kartki do drukarki, to co? Przecież za to nikt nigdy nie płacił. No, i jeszcze papier toaletowy z kibla podbiera. Bo w urzędzie to ja byłam ze sprzątaczką umówiona i mi dawała prosto z magazynu. A ta wasza to jest niekumata i se sama muszę z kibla brać. Pani po prostu uważa, że to jej się wszystko należy. Akurat ja dużo leżę w większości w pracy i ja wiem, co się komu należy, tak? A wam to się wydaje, że ja to nic nie robię, że to się wszystko dzieje samo, tak? A kto podlewa te wszystkie sukulenty? Ja czekałam. W tym miesiącu były moje imieniny. Był Dzień Kobiet, był Światowy Dzień Pandy, dzisiaj jest Dzień Czekolady i nikt z was nic nie upiekł. I teraz wam też się nie upiecze, bo szef to wszystko słyszy. Ale pani ma zaległości. Przecież jest połowa maja, a pani nawet jeszcze marca nie zamknęła. No, to najwyżej zostanie pani jutro po godzinach. Nadgodziny. Nadgodziny. Co to są nadgodziny? Że się dłużej w pracy jest. No, bo co? Żeby dłużej pracować. No. A co za różnica, czy ja leżę w chacie, czy tutaj? Koledzy, jakieś wnioski, proszę, no. Tak, ja mam wniosek. Jest 14:30, ja jestem od godziny spakowana. Tego już za wiele! Ja naprawdę dużo mogę znieść! Jak mnie obwiesiła tymi kwiatkami, wytrzymałem! Jak zawiesiła hamak między biurkami, też! Ale kaktus... za dużo! On usiadł na pana Edwarda! Jak mogłeś, chamie! Ja też wam mogę coś opowiedzieć, bo wy też macie swoje za uszami. Jak rano przychodzę do pracy, to nie ma papieru w drukarce, bo na koniec pracy zawsze pani do domu zabiera. To dziwne, że ja zabieram popołudniowy, a nie ma tego porannego. Poza tym ja zabieram tylko ten darmowy. Aha, drukarkę trzeba wymienić jeszcze. Zepsuła się? Nie, ja mam inną w domu i tonery nie pasują. No sam szef widzi, no. Sam szef widzi, przecież my pracujemy z przybyszem z Mad Planety. Przepraszam, pani Justyno, no nie ma innego wyjścia. Ja po prostu, no muszę pani podziękować. Dzień dobry. Dzień dobry. Firma Karol Pol, tak? Tak. Dzień dobry, jestem Ewa Kołecka z Urzędu Skarbowego. Tutaj mamy niestety faktury za luty, są tak źle rozliczone, że ja niestety muszę zamknąć państwa konta. I teraz tak, zacznijmy. Justa. Justa! Justysiu! Boże, jak my za tobą w urzędzie...
ludzie, gdzie tęsknimy? Justynka, ludzie, a mnie tu przysłali na kontrolę, cześć! Patrz, co ja tu mam, włoski film, banda debili. Boże. Puzzle ułożyłaś? To nie, gdzie został mi jeszcze ten dworzec, ale te puzzle wszystkie są czarne, my sobie nie radzimy. Naprawdę, a ty tutaj robisz teraz? Tak. Karol Pol. Karol Pol. Ludzie, a ja przyszłam tu kontrolować, no ale jak ty tu pracujesz, to u ciebie zawsze jest wszystko tip-top i na dodatek wszystko ładnie przystrojone. Ludzie, ale fajnie. A słuchaj, w ogóle dzisiaj jest dzień czekolady, wiesz? To chodź, bo ja zrobiłam bardzo ładne brownie. Poczekajcie chwilę. Pan mi chciał? Chciałem pani bardzo podziękować za to wszystko. Jutro 13 na moim koncie. Oczywiście. I tak jest zawsze. No wszyscy chcą ci wejść. No. Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do odwiedzenia nowego biura naszej Credit Union, znajdującego się przy 377 Main Street East w Milton. Nasza nowa lokalizacja została wybrana specjalnie z myślą o tych z Państwa, którzy mieszkają na zachód od metropolii torontońskiej. Oferujemy szeroki zakres usług i gwarantujemy miłą, szybką i w pełni profesjonalną obsługę. Zapraszamy! Kaniaga Travel oferuje promocyjne ceny na ubezpieczenia turystyczne dla wyjeżdżających i odwiedzających Kanadę, w tym ubezpieczenia kosztów podróży, medyczne, wypadkowe i bagażu. Technologia rozwija się w zawrotnym tempie. Niezwykła szybkość i wydajność komputerów sprawiła, że dzisiejsza bankowość jest łatwiejsza w obsłudze niż kiedykolwiek. Niestety, żadna technologia nie jest w 100% niezawodna. Dlatego Polish Credit Union używa najlepszych systemów zabezpieczeń, aby Twoje konto działało bezawaryjnie i było w pełni chronione przed jakąkolwiek ingerencją z zewnątrz. A więc śpi spokojnie. Bezpieczeństwo Twojego konta jest w najlepszych rękach. Polish Credit Union. To ma sens. Polska Credit Union przedstawia swoją najnowszą ofertę. Kredyty dla rolników. Jeśli planujesz rozwój i unowocześnienie swojego gospodarstwa rolnego, zakup nowych maszyn, zwierząt lub innych rzeczy, to skontaktuj się z nami. Poszczegółowe informacje zadzwoń na podany numer albo odwiedź naszą stronę internetową. Karta Credit Union działa nawet na British Virgin Islands. Pieniążki prosto z Credit Union. Chcielibyśmy przypomnieć Państwu kolejny odcinek serialu High Park Crew, w którym zadaję proste pytania przypadkowo napotkanym przechodniom. What galaxy are we in? It's also a name of a candy bar. Mars. Can you tell me your name? My name's Alan. Isabel. And I see you're drinking a traditional Polish drink. I don't know about that, but we found it right down here. We're walking, we picked it up. Awesome. Okay, but so you're Polish? Yeah, I am. How about you? I'm Colombian. What continent is Bolivia on? Bolivia? No. Oh, I know what it is. No. It's gotta be for me. Bolivia. I don't think it's. For me. No. South America. Yeah. Yes, it is South America. Bolivia. Is it Asia? Is Bolivia Asia? It's not Bulgaria. It's Bolivia. I would say. Europe. I'm having trouble saying it's close to Russia. Yeah, if Russia is a continent or if Europe is the continent. Okay, let me say it's a part of Asia. What is the name of the galaxy we're in? Okay, I'll help you and I'll tell you it's also a name of a candy bar. Bendy? What galaxy are we in?
And I'm sorry, did you say universe? Yes, we did. Okay. It's not universe, but it's also a name of a candy bar. Mars? Mars? What's the name of the candy bar? I don't like candy, so. Sun, Solar Galaxy? I don't know. I'll give you a hint. It's also a name of a candy bar. Milky Way? No. Yes. Yeah? Can you tell me what was Big Bang? A whole universe. It was the thing that happened that created the world. Sorry? Didn't it create the world? Like something happened and it was a big thing? Well, we don't know. We don't know. We weren't existing then. Yes, yes. We love Sheldon Cooper. Big Bang. I don't know. Theory. What does it relate to? Astronomy. Politics? Oh, astronomy, it's astronomy. The Big Bang. Was that a satellite that exploded or something? Or like a comet, equator? The Big Bang Theory was when the galaxy, when the planets exploded and formed a new galaxy out of the dust from the old planets. Which mammal is the most intelligent? The dolphin. Yeah. It's got to be one of the sea creatures. A killer whale? It could be. I don't know. It's one of the sea creatures. It's not a land creature, for sure. Like the chimpanzee? Okay. Which mammals? I actually read about this a couple of days ago. It's the dogs? I don't know. A dolphin? Bottlenose dolphin? The elephant. Ooh, a whale, probably. Yeah. Or an elephant? No, dolphin? Or dolphin, maybe. Final answer? Not money well spent, right? A dolphin, a whale. I'm gonna go with a whale. A whale, okay. I'm sticking with dolphin. Dolphin. Well, the correct answer is humans, but very. Oh. No, we're kind of stupid. Very close. We're not that smart. We can't. We're not that smart. Well, there's 7 billion of us. We're doing something right. Yeah. True. What is the biggest organ in the human body? The biggest organ. Organ is the small intestine because it's like the longest. Damn. Stomach. Organ? If we're going organ, heart. What is the biggest organ in the... Skin! Yes! You know that one! From Sheldon Cooper to skin. So, your liver? No. Okay. No, it can't be. Biggest organ? Okay, what do we got? Brain, heart... Brain! Liver. Brain, is it? Final answer? Yeah. It's skin. A oto najnowsze wiadomości ze świata kultury, przygotowane i prezentowane przez Krzysztofa Jasińskiego, czasowo przebywającego w Polsce. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Rozpocznę dobrą wiadomością dla miłośników kina. Otóż światowa premiera filmu Chłopi będzie miała miejsce w Toronto podczas Międzynarodowego Festiwalu, imprezy, która jest swoistym barometrem przed Oscarami. Twórcami filmowej adaptacji słynnej powieści Władysława Reymonta są Dorota Kobiela i Hugh Welchman, których wcześniejszym dziełem jest nominowany do Oscara obraz Twój Vincent. Była to pierwsza w świecie pełnometrażowa animacja malarska, którą obejrzało w kinach ponad 6 milionów widzów. Chłopi zrealizowani są w tej samej technice, jednak oba filmy znacznie się od siebie różnią. Animacja Chłopów to esencja półwiecza malarstwa europejskiego z przełomu XIX i XX wieku z naciskiem na styl młodej Polski, a zarazem prawdziwe widowisko. W filmie mamy imponujące sceny tańca czy bitwy, niesamowicie dynamiczne ujęcia z kamerą, często wędrującą za bohaterami. Początkowo film był kręcony jako obraz fabularny z aktorami. W roli Jagny została obsadzona nieznana dotąd szerzej Kamila Urzędowska. Postać Macieja Boryny kreuje Mirosław Baka. Występują też m.in. Ewa Kasprzyk, Sonia Bohosiewicz, Małgorzata Kożuchowska, Maciej Musiał i Julia Wieniawa. Animacje tworzyło około 100 artystów w studiach w Polsce, Litwie, Serbii i Ukrainie. Przez 2 lata malowali oni ręcznie kluczowe klatki za pomocą farb olejnych na płótnie, a grupa animatorów tworzyła klatki pośrednie, aby całość była płynna i przyjemna dla oka odbiorcy.
Chłopi to kolejna podróż, która pozwoliła zagłębić się twórcom w emocjonalne możliwości i estetyczne piękno techniki animacji malarskiej, a adaptacja dzieła pozwoliła również przybliżyć światu przepiękną powieść Raymonta, która mimo zdobycia Nagrody Nobla jest w dużej mierze nieznana poza granicami Polski. Na ekranach kin pojawiła się Barbie, długo wyczekiwany i poprzedzony gigantyczną promocją film w reżyserii Grety Gerwig. Wiadomość o filmie Barbie, w którym Margot Robbie miała wcielić się w kultową lalkę dla dzieci, jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć wystarczyła, by internet wpadł w ekstazę. Kiedy potwierdzono, że ich chłopak Ken zostanie zagrany przez Ryana Goslinga, a reżyserią zajmie się twórczyni Małych Kobietek Greta Gerwig, oczekiwania wobec całego projektu urosły do poziomu stratosfery. Okazało się, że kinowi analitycy nie pomylili się. Oficjalna premiera, zarówno światowa, jak i polska, odbyła się w piątek 21 lipca i była najbardziej kasowym weekendem otwarcia 2023 roku z wynikiem 155 milionów dolarów. Film opowiada o Barbie, która wyrusza w podróż z krainy Barbie Land do prawdziwego świata. Podczas tej podróży odkrywa, że świat wcale nie jest idealny, a gdy zaś wróci do Barbie Landu, okaże się, że władzę w nim przejął Ken. Recenzenci chwalą film za większą głębię niż można byłoby się spodziewać po komercyjnym, wakacyjnym hicie i wbrew pozorom mają rację, bo nie jest to wyłącznie cukierkowa bajka o ładnej blondynce. Obraz Grety Gerwig stara się poruszyć na swój sposób ważne społeczne tematy i robi to w ramach pewnych ustalonych już konwencji, wpisując się w trendy walki o prawa kobiet, równość czy krytykę męskości. Film pokazuje też, że piękno ma różne kształty, rozmiary i proporcje. Oglądając Barbie, należy jednak przede wszystkim pamiętać, że to produkcja rozrywkowa, a nie kino niezależne. Podsumowując, można bez wahania stwierdzić, że to opowieść uniwersalna, która świetnie trafia do młodszych i starszych widzów. Każdy wyniesie z tego seansu coś innego i będzie miał różne przemyślenia, głębsze lub płytsze, w zależności od wiedzy i życiowego doświadczenia. Pewne jest jednak jedno, że nikt nie wyjdzie z kina obojętny. Ze świata bajki przeniesiemy się teraz na chwilę do świata Stanleya Tucciego. Ten uznany aktor i pasjonat kulinarny wysmażył dla Państwa czarujący pamiętnik swojego życia, życia w kuchni i poza nią. Zanim Tucci zdobył sławę dzięki rolom w takich filmach jak Diabeł ubiera się u Prady czy Igrzyska śmierci oraz internetowemu instruktażowi, w którym uczy m.in. jak przyrządzić słynny koktajl Negroni, wychowywał się w amerykańskiej rodzinie o włoskich korzeniach i co wieczór siadał do rodzinnej kolacji. Magią tych posiłków podzielił się z czytelnikami w dwóch książkach kulinarnych, a teraz postanowił opowiedzieć historie, które kryją się za jego ulubionymi przepisami. Tucci snuje więc opowieści o dorastaniu w miasteczku w stanie Nowy Jork, o kręceniu poświęconych jedzeniu filmów Wielkie Otwarcie oraz Julie and Julia, o zakochaniu przy obiedzie i o gotowaniu dla licznej rodziny. Smakowity jest każdy kąsek tej gastronomicznej podróży przez dobre i złe czasy, wspaniałe kolacje i przypalone dania. Książka napisana z typowym dla Tucciego cierpkim poczuciem humoru spodoba się z pewnością każdemu, kto docenia moc posiłku ugotowanego w domu. I tym filmowo-kulinarnym akcentem kończę dzisiejsze spotkanie z Państwem, mając nadzieję na kolejne za tydzień. Do zobaczenia. Zamiast się spieszyć, możesz spokojnie wypić filiżankę ulubionej herbaty. Usługa Deposit Anywhere w naszej Credit Union pozwala na wpłatę czeków przez smartfon. Zaloguj się do Mobile Banking, zrób zdjęcie czeku i wyślij. Elektronicznie wysłany czek wpłynie szybko i bezpiecznie na Twoje konto. Deposit Anywhere to wygodne wpłaty czeków przez telefon z każdego miejsca i o każdej porze. Więcej informacji na stronie internetowej naszej Credit Union.
Położony w spokojnej dzielnicy Mississauga, dom seniora Wawelwilla oferuje doskonałą, profesjonalną opiekę oraz pielęgnuje polskie tradycje. Mieszkańcy znajdują tu serdeczną, rodzinną atmosferę, łącznie z domową, polsko-kanadyjską kuchnią. Pokoje różnej wielkości, całodobowa opieka pielęgniarska, wizyty lekarzy, zajęcia rekreacyjne, język polski i angielski. Jesień życia to nie znaczy samotność. Może być naprawdę długa, pogodna i szczęśliwa. Dom seniora Wawelwilla, Mississauga. Karta Credit Union działa nawet na British Virgin Islands. Pieniążki prosto z Credit Union. Biała! Rediscover the joy of travel again soon with Viaggio.com. Great deals and locations. Traveling around the world is easy. Get the best price. Visit today Viaggio. Viaggio.com. Technologia rozwija się w zawrotnym tempie. Niezwykła szybkość i wydajność komputerów sprawiła, że dzisiejsza bankowość jest łatwiejsza w obsłudze niż kiedykolwiek. Niestety, żadna technologia nie jest w 100% niezawodna. Dlatego Polish Credit Union używa najlepszych systemów zabezpieczeń, aby Twoje konto działało bezawaryjnie i było w pełni chronione przed jakąkolwiek ingerencją z zewnątrz. A więc śpij spokojnie. Bezpieczeństwo Twojego konta jest w najlepszych rękach. Polish Credit Union. To ma sens. Powracając do 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, przedstawiłem Państwu krótki felieton filmowy opisujący w języku angielskim przebieg i tragizm jednego z najważniejszych wydarzeń historii Polski. This is one of the most tragic moments in Polish history. The Warsaw Uprising began on August 1, 1944 at 5 p.m. and was the greatest underground armed operation in German-occupied Europe. Each year, Poles commemorate the courageous struggle of their fallen compatriots who were prepared to lay down their lives for freedom. Around 40,000-50,000 insurgents sparked the uprising. It was only supposed to last a few days, however, it ended up lasting more than 2 months. Approximately 18,000 insurgents lost their lives, while another 25,000 were injured during the 63-day battle. The civilian population suffered massive losses, with an estimated 180,000 dead. Around 500,000 people were forced to leave Warsaw, which had been nearly entirely demolished by the Germans following the uprising. Every year, the Polish capital commemorates this chapter of history in a unique way. Wreaths, flowers, speeches, and most significantly, testimony of the last remaining insurgents are among the cultural and educational activities. Every year on August 1st at 5 p.m, the so-called W hour, when the uprising had begun, the entire city comes to a halt to honor the fallen heroes. Zapraszamy Państwa do obejrzenia jeszcze 3 niezwykle interesujących materiałów związanych z Powstaniem Warszawskim, zrealizowanych przez Dział Produkcji Filmowej Muzeum Powstania Warszawskiego. Thank you.
Ile razy narzekałeś, że to wszystko gubi sens, że życie jest jak głupi sen, a póki co nie było wcale źle. No i pada w moment wszystko, weź zmień 3 sekundy nagle cel, bo go zmiotły wiatry oraz burze, wywróciły prawie mnie. Ale jak tam z tobą stałem gdzieś, na pustyni w białej mgle, czułem, że ruszymy razem, wiesz, pokruszymy skały te. Nie uwierzę w brak przyszłości, póki trwa dzisiejszy dzień, lepiej wciąż tu mylić pościg, trochę tak jakby gubić, starać się własny cień. I tracą czas na rozstaju, nie warto, rozwidleń tych są tu setki, i lecą tam, gdzie wołają, tak bardzo mylą szczęście i metki. My biegniemy czując, że razem znajdziemy to wyjście, gdzie nikt go nie szuka. Nie świruj, jesteśmy z pyłu, nim się obrócisz, posłuchaj. Miłość zawsze jest, na pewno. Miłość wszędzie jest, spójrz w ciemność. Miłość zawsze jest, chodź ze mną. Nie zostawię cię. Miłość zawsze jest, na pewno. Miłość wszędzie jest, spójrz w ciemność. Miłość zawsze jest, chodź ze mną. Nie zostawię cię. Choć wszystko jest przeciwko nami, jesteśmy sami, nie ma już granic, nie ma wartości i zasad światami, rządzi instynkt, nie regulamin. I mówią mi dziś, że nie ma gdzie iść i nie ma nadziei w powietrzu. Nie mamy nic, kończą się dni, a i ty, to jakich 40. Farmazonić niech próbują innych, nie przyjmę się chyba na patent, bo nawet kat bywa dziecinny, a dziecko też bywa katem. W świecie, gdzie pozornie nic nie jest pewne, jest zawsze pewne to samo. Po późnej nocy, zimnej, ciemnej, w końcu jaśniej, będzie tu rano. Chodź ze mną, ja się nie boję. Wokół cyklonu mamy swój azyl. Na materacu, na falach jak boje, pływamy, gdy ocean topi korsarzy. Jak się tu ciężko uśmiechać, łapiemy w locie strzępki radości. Stoimy razem, patrząc na przepaść. Ktoś widzi koniec, my możliwości. Miłość zawsze jest, na pewno. Miłość wszędzie jest, spójrz w ciemność. Miłość zawsze jest, chodź ze mną. Nie zostawię cię. Miłość zawsze jest, na pewno. Miłość wszędzie jest, spójrz w ciemność. Miłość zawsze jest, chodź ze mną. Nie zostawię cię. Przypadkowo. W Adri, po drugiej stronie ulicy, był ten, jak się nazywa, jednostka propagandowa Armii Krajowej. Jak oni usłyszeli, że tam po drugiej stronie ulicy odbywa się ślub, to przybiegli z aparatami filmowymi i lokajskimi swoimi aparatami. Ja miałam takie samo mundurowanie jak chłopcy i wyglądałam jak chłopiec. Bo ja byłam w plutonie i razem z chłopakami spałam i w ogóle byłam z nimi cały czas do końca powstania jako żołnierz. No i na prawo patrzę, z CKM przystawili. No więc co ja robię? Biorę ten CKM, prawda? Wychodzę, oczywiście hurra, wszyscy już lecą. No i ja z tym CKM, no i kronika filmowa, prawda? Z tym CKM biegnę, żeby prędzej go schować w naszej kwaterze, prawda?
Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do odwiedzenia nowego biura naszej Credit Union, znajdującego się przy 377 Main Street East w Milton. Nasza nowa lokalizacja została wybrana specjalnie z myślą o tych z Państwa, którzy mieszkają na zachód od metropolii torontońskiej. Oferujemy szeroki zakres usług i gwarantujemy miłą, szybką i w pełni profesjonalną obsługę. Zapraszamy! Drukarnia Nova Printing w Mississadze oferuje pełny serwis od projektu do druku, wysoką jakość, krótkie terminy realizacji oraz konkurencyjne ceny. Telefon 905 281 32 31. Technologia rozwija się w zawrotnym tempie. Niezwykła szybkość i wydajność komputerów sprawiła, że dzisiejsza bankowość jest łatwiejsza w obsłudze niż kiedykolwiek. Niestety, żadna technologia nie jest w 100% niezawodna. Dlatego Polish Credit Union używa najlepszych systemów zabezpieczeń, aby Twoje konto działało bezawaryjnie i było w pełni chronione przed jakąkolwiek ingerencją z zewnątrz. A więc śpi spokojnie. Bezpieczeństwo Twojego konta jest w najlepszych rękach. Polish Credit Union. To ma sens. Polska Credit Union przedstawia swoją najnowszą ofertę. Kredyty dla rolników. Jeśli planujesz rozwój i unowocześnienie swojego gospodarstwa rolnego, zakup nowych maszyn, zwierząt lub innych rzeczy, to skontaktuj się z nami. Poszczegółowe informacje zadzwoń na podany numer albo odwiedź naszą stronę internetową. Karta Credit Union działa nawet na British Virgin Islands. Pieniążki prosto z Credit Union. Dwa tygodnie temu zakończyła się akcja letnia Związku Harcerstwa Polskiego w Kanadzie, odbywająca się na terenach harcerskich w okolicach Barry's Bay na ontaryjskich Kaszubach. Jak każdego roku, w środkowy weekend tego najważniejszego wydarzenia roku harcerskiego miały miejsce kominek zuchów oraz uroczyste ognisko. Dziś zaprezentujemy Państwu sprawozdanie z kominka, a relacje z przebiegu ogniska nadamy w następnym programie za tydzień. Realizatorem materiału wideo jest Andrzej Kumor, właściciel i wydawca tygodnika Goniec. Dzieci się dobrze bawią, są uśmiechnięte. Są opiekunki, są wodzowie, którzy bardzo, bardzo dużo z siebie dają. Panie opiekunki, tak żeby wszyscy wiedzieli, wszystkie mamy to wiedzą, tatusie pewnie mniej, no offense, też jestem tatusiem. Jest 18 zuchów w baraku. Każdy co 15 minut, pół godziny albo kasznie, albo się ruszy, albo chce iść siusiu, a nie się budzi. Ona tego nie prześpi. Faceci niektórzy by przespali, ja bym przespał. Mamy nie. One są ledwie żywe. Rano wstają, te dwa młodsze baraki, na pewno dwójka się, niestety coś się stało, bo są wypadki, bo są zmęczone. Ona wstaje, bierze śpiwór, bierze ten materac, wszystko czyści, więc są ludzie, są zmęczeni. Bardzo dużo z siebie dają, jak ich widzicie, to proponuję podziękować, podać rękę, bo naprawdę dużo z siebie dają. Ja jestem komendantem chorągwi, jestem odpowiedzialny za wszystkich harcerzy w Kanadzie. I biorę tą odpowiedzialność poważnie, chętnie wezmę tą rozmowę. Jestem też komendantem specyficznie akcji letniej, tutaj na Kaszubach. Ze wszystkimi komendantami mam dużo do czynienia. Na kolonii śpię, ale nie jestem cały czas. A więc niekoniecznie znam każdego zucha, ale bardzo chętnie przyjmuję pytania, komentarze, zastrzeżenia pozytywne lub inne. Ile jest? Podobno rekordowa liczba harcerzy i harcerek. Myślę, że nie. W tym roku wydaje się, że sporo pojechało do Polski i na Dzień Młodzieży, więc nie jest rekordowa. Jest dużo, ale nie rekordowa. A idzie bardzo dobrze. Wszyscy się przygotowujemy na zlot. W przyszłym roku będzie zlot międzynarodowy w Stanach, więc się wszyscy na to przygotowujemy. Wszyscy harcerzy, pionierki, techniki, śpiew, wybudować tą tożsamość. No, słyszałem też, że będą relikwie drucha Frelikowskiego, tak? Tak jest. Błogosławiona Wicka. Jutro będą obchody i msza i relikwie przyjeżdżają i potem złożymy hołd przy naszym widzku. To jeszcze kominek dla zuchów. To chyba tak jest. Taki... Uwaga, ktoś wie, że odsuwamy się, żeby nas nie przejechali. Najwdzięczniejszy temat, bo to jest... To są przyszli harcerze. Zuchy są bardzo fajni, tak. Śmieszni, rechoczą się cały czas, radość. O tych małych dzieci nie da się tego porównać. Mówią po polsku? Jak jest nacisk i są dobre wynagrodzenia, tak. Wiele z nich są urodzeni tu, wiele z nich nawet mają tylko jedną rodzic, która mówi po polsku, a drugie nie. A mimo to zapisani są do harcerstwa. Absolutnie, bardzo się starają, modlą się po polsku, śpiewają po polsku i to, co mówią, mówią po polsku, więc jesteśmy z nimi bardzo dumni. Na końcu zapytam fundamentalne pytanie, co to daje? Szkoła życia.
bezcenne w porównaniu do siedzenia przed komputerem, Facebookiem, Instagramem i tylko kciukiem, tylko tak do góry, a tutaj się umie między ludźmi żyć, prowadzić, współpracować, prowadzić, absolutna szkoła życia, której się nigdzie indziej nie dostanie. Czyli zapraszamy. Wszystkich zawsze z otwartymi rękoma, od września zapisy. Mam dwie córeczki tutaj na kolonii. Pierwszy raz? Pierwszy raz, tak. Dlaczego się pani zdecydowała? Dziewczyny chodzą na suty w polskiej szkole, więc chcieliśmy spróbować i uwielbiają. Już są tutaj tydzień. Ale już się kontaktowały, bo tu telefonów nie ma, tak? Nie ma telefonów. Pierwszy raz dzisiaj widziałyśmy się. I zabawało? Tak. Był płacz oczywiście, że widziały mamę, ale to był płacz radości. Pani tutaj jest z uchami? Tak, to jest opiekunka tego baraku właśnie. A pani jest z uchami też tak? Tutaj jako ochotniczka? Tak. Ciężka praca? Nie. Nie? Dużo fanów z nimi jest. A dlaczego się pani zdecydowała? Bo moje dziecko tak właściwie pierwszy raz przyjechało. I tak chciała pani z dzieckiem, tak, żeby zobaczyć. Żeby mu było łatwiej, no i dobrze zrobiłam, go wczoraj zobaczyłam. Aha. Ale ogólnie fajnie tu jest, także mają fajnie. Ile lat ma? 9. 9, tak? A pierwszy raz tak poza domem? Pierwszy raz poza domem. Po pandemii pierwszy raz poza domem na noc. Poproszę teraz druknę okręgową kierowniczkę OPK, druknę godzinę sobolewczą, która bardzo dużo pracy teraz z rodzicami zrobiła, żeby tutaj nam stalicę idą, tamtą przygotować i też zorganizowanie tam odcinek zabawę. Zapraszam druknę do głosu, tu dwie osoby mamy. Jeszcze przed rozpoczęciem programu Kominka, odbywającego się jak zwykle na Stanicy Karpaty, okręgowa kierowniczka Organizacji Przyjaciół Harcerstwa, działaczka harcerska Małgorzata Sobolewska, uroczyście przekazała dochód ze zorganizowanej przez OHP w kwietniu imprezy pod tytułem Zabawa lat 20 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu i utrzymania jak najlepszych warunków na stanicach harcerskich Bucze i Karpaty, miejsc kolonii zuchów dziewczynek i chłopców. Uzbieraliśmy dużo pieniążków do przekazania. Było sprawie z nich, podzieliliśmy je na pół. Część na stanicę chłopców, tutaj Karpaty i połowa na stanicę Bucze, gdzie ci zuchy mają kolonie. Także bym mogła poprosić chówcowym do siebie, bo się nakładać... Czeki odebrali. Chówcowa chówca Watra, harcmistrzyni Małgorzata Nakoneczna, i chówcowy chówca Karpaty, podharcmistrz Adrian Kania. Drodzy, bardzo dziękujemy. I mam nadzieję, że pieniążki pomogą utrzymać stanicę. Bym chciał rozpocząć ten kominek ze Staniczem. W kominku uczestniczyło ponad 160 zuchów, chłopców i dziewczynek, należących do chówców Watra, Karpaty i Pieniny oraz Ogniwo i Orlęta z Montrealu. Komendantką kolonii dziewczynek była przewodniczka Nicole Świto, a komendantem kolonii zuchów ćwik Patryk Trela. Radosne, opracowane i prowadzone przez drużynowe i drużynowych pokazy z przyjemnością oglądali przedstawiciele władz Związku Harcerstwa Polskiego w Kanadzie na czele z przewodniczącym zarządu okręgu harcmistrzem Stanisławem Reitmajerem, komendanci akcji letniej harcmistrzyni Malwina Rewkowska i harcmistrz Marcin Rewkowski oraz rodzice zuchów. Posłuchajmy przez chwilę wesołych piosenek, okrzyków i pląsów wykonywanych z największym z możliwych zaangażowaniem oraz fragmentu tradycyjnej na kominku bajki opowiedzianej przez podharcmistrza Adriana Kaniem. Jestem muzykantem i komendantem. My muzykanci, oni są bandanci. Ja umiem grać i nie umiem grać. A nocem lawendem. Udarara, udarara. Zwierzęta na Buciu nie mogą się doczekać kolonii. Zwierzęta nasze na Buciu, kochani Maja,
Kacperek taki zbuntowany wraca do ojca, ojciec zmartwiony. Kacperek, gdzieś ty był? Szukałem ciebie. Kacper powiedział do ojcowi, poszłam łowić rybę. Aż nagle wieloryb i go czuje. To, czuje tego wieloryba. Walczy z nim. Przez godzinę walczy z nim, aż wymęczył tego wieloryba i złowił go na brzeg jeziora. Kacper zaczął krzyczeć. Będą mogli wam powiedzieć jedno słowo, bo będą tak dumni z was. Jakie to słowo, rodzice? Przyjście na nasz teren i zaprowadzanie z takim duchem. Konferencja Polskich Księży na Wschodnią Kanadę zaprasza na 67. pielgrzymkę Polonii Kanadyjskiej do Sanktuarium Męczenników Kanadyjskich w Midland na doroczny odpust z okazji uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, która odbędzie się w niedzielę 13 sierpnia. Uroczystością przewodniczył będzie ksiądz biskup Andrzej Przybylski z Częstochowy. O godzinie 10.30 różaniec, o godzinie 11.15 wejście pielgrzymki pieszej, o 11.30 uroczysta msza święta odpustowa, a o godzinie 13 nabożeństwo i poświęcenie ziół i kwiatów. Organizatorzy proszą pielgrzymów, aby ze względu na w tym roku mniejszą liczbę księży skorzystali z sakramentu spowiedzi w swoich parafiach. I to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu programu naszej Credit Union. Żegnając się, życzę Państwu udanego weekendu oraz dużo zdrowia. Do zobaczenia.